czujecie ten zapach? To zapach survivalu. I ja wiem, przez ostatni czas bardzo mocno się przyzwyczailiście na kanale do takich szybkich, turbo napładowanych emocjami gameplayów i innych takich symulatorów, ale ten kanał został wyhodowany na survivalach, na prawdziwym grindzie, na zbieraniu, na przetrwaniu i na atakowaniu wszystkiego, co się rusza, i tego będziemy się trzymać. Bo dzisiaj, po tym jak zakończyliśmy Mr. Preppera, który może do końca nie był takim stricte survivalem, którym zawsze się zajmuję, brakuje mi tego i z racji, że czekamy na The Forest 2, którego jeszcze na horyzoncie nie widać, mam ochotę w coś zagrać i dostałem osobiste polecenie, że The Infected może być czymś, co tą dziurę zapełni. Dlatego dzisiaj będziemy nurkować do tego survivalu, próbować jak najdłużej przeżyć, zbudować, wykraftować i od zera do milionera tak naprawdę, więc zaczynamy, nowa gra. Sponsorem dzisiejszego odcinka jest G2A, sklep internetowy z grami, sprzętem takim jak myszki, klawiatury, a nawet najnowsze konsole do gier. Przejrzyj ofertę za darmo. Specjalny link z promocjami znajduje się w opisie tego filmu. Kliknij i sprawdź. Z kolei patronem tego odcinka jest dobrodziejski Instagram, The Real Captain Poland. Dla ludzi łaknących więcej kontentu, zdjęcia z życia wzięte, Insta Stories z YouTube'owego backstage'u, wbij w link w opisie albo wyszukaj na Insta The Real Captain Poland i zostaw po sobie followa. Dziękuję. Nie wiem, no zróbmy na razie takie chyba standardowe ustawienie sobie zrobię, nie? Swarm co 3 dni, horda? Nie no, co 5 dni może. Nie no, co 3 dni, będzie śmiesznie. Predatory też, Trynkiewicze też będą biegać, nie ma problemu. Takie standardowe niech będzie, zobaczymy, dobra, nurkujemy. Tak, pewnie ta seria będzie taką bardziej spokojną, wiecie, tu nie będzie tak dużo się działo, bardziej chodzi o to, żeby tak schludnie to było wszystko poukładane, żebyście widzieli progres, a jednocześnie nie gubili wątku, dlaczego, skąd się to wzięło, dlaczego to się wzięło, co tutaj robi główny bohater, ale jak to w survivalach, na pewno będzie się działo, jestem tego pewien. O kurde, ty, jak, ale płynnie to chodzi, wow, tutorial task, jeden kamień, jeden patyk, axe, blade, fiber, pickaxe. Ej, no dobra, no to po kolei. Znajdź kamień. Nie mam pojęcia, gdzie jestem. Jest tu jakaś mapa? O, jest mapa. Okej. Okay. Są jakieś jaskini. Są jakieś wykopaliska. Okej. Okay. Nawet kilka jaskiń. O, jaskinie tym... No, prawie jak taki The Forest w sumie. Można by powiedzieć, co nie? To myślę, że będzie bardzo dobra seria. Już mi się podoba. Dobra, mam jeden kamień. Co teraz? Patyk. Już widzę patyk. Pa. Pa na to. Mam już patyk. Craft Stone Axe. Jak tutaj Stone Axe? Zrobić, czaj, tap i... Ty, jak Green Hellowo, bardzo Green Hellowo, taki ubogi Green Hell, autentycznie ten UI wygląda. Polecam w ogóle serię z Green Hella, jeśli ktoś nie oglądał, bo bardzo dużo odcinków jest nagrane z tego. Patyk i... kamień? O, no pewnie, bardzo Green Hellowo. Kraftuj. O, i kurde, i siekiera już zrobiona. Ale jestem dobry w survivalu, to trzeba powiedzieć, że... No, umiem takie rzeczy. Mogę tu... Uś! Kurde, ale... O, dobra, no jest, wooden lock. Aha. Co tam następne? Stone pickaxe. Stone blade. W ogóle słyszałem jak... Co to? To jakiś bażant. Ej, trzeba ten, szybko, zbieraj kamienie. I trzeba tego bażanta upolować. Łuk musimy zrobić. Kamień do kamienia. A, tu daję ten. Stone blade. Dobra, mamy stone blade. I tempedia. Stone pickaxe. To jak to zrobić? A, jeden stick, stone blade. Plant fibers. Musimy mieć. Dobra, plant fibersy. Katana! Katanę sobie zrobimy, to na pewno. A mam plant fiber. Ty, skąd mi się wzięły plant fiber? XD. Dobra, cyk. Stone spear. A ja nie chcę... Czy chcę stone spear? Cześć, co ja chciałem zrobić? Bo już zapomniałem. I tempedia. Ja chciałem stone pickups. Stick, stone blade, dwa plant fiber. Stick, stone blade. Okej. Okay. A on mi tutaj dzidę robi. Bo muszę chyba ten... Muszę chyba to rozdzielić na dwa. Confirm. Ale Green Hellowo, nie, aż się czuję, jakbym grał w jakiegoś ubogiego Green Hella, autentycznie. Jak to? Stick, stone blade, plant fiber. Why you don't want to do this? Ej, gra mnie tutaj oszukuje. Czego, co mi jest tutaj potrzebne? Dwa plant fiber. Albo chyba jeden ten potrzebny jest, idealnie chyba musisz włożyć. Tak? O, stone pickaxe, bardzo dobrze. Teraz stick, albo nie. Poczekaj. Tak? Craft. Czego mi brakuje? A, bo tu chyba więcej jest potrzebne, co? Żeby dzidę zrobić. Dzida. 5 plant fiberów. Dobra. Nie wiem, skąd to zabrać. Podejrzewam, że z... ścinania drewna? Tak, ze ścinania drewna. Dokładnie, tak jak myślałem. To jest tak jak w Green Hellu, że można rozbijać na mniejsze. Zaraz zobaczymy. Expand. Harvest. Dokładnie jak w Green Hellu. Dobra. Bierzemy stick. Firewood, good. Teraz otwieramy. Crafting. Craft. O, dobra. I co? Mamy pickaxe. Mamy dzida.
rzucać dzida, kuć dzida. Co następne musimy zrobić? Pokaż mi tutaj, co jeszcze mogę sobie zrobić. Large backpack, croc skin. No nie, krokodyla to ja chyba raczej jeszcze dzisiaj nie upoluję, nie? Animal hide, a łuk, żeby zrobić stick rope. A żeby zrobić rope? Nie wiem. Ale podejrzewam, że plant fibersy wystarczy połączyć. Ej, krowa jakaś. Mu. Do ataku! Cześć, dawaj! Kurwa, moje dzida! Wracaj tu, gnoju! Halo! Nie! Wracaj tu! Nie! Please, please, please! Please, please! Oddaj, chociaż dzidę mi oddaj! Puszczę cię, przysięgam, tylko dzidę mi oddaj, proszę! No nie! O! Zdech, dobra. Z tego nic się nie da zrobić, no dobra. Trochę przypał. O, jedzonko tutaj mamy, w razie czego. Jak tutaj wyglądamy? Trochę nam się pić chce. O, dziabnął sobie trochę. Trochę widzę, że karpców, tylko że to będzie trzeba... No właśnie, to będzie trzeba upiec, bo inaczej nic z tego nie będzie. Dobra, musimy się zabrać teraz za budowanie. Placeables, anvil, sun, ble, ble, ble. A jak zrobić ognisko? Zwykłe ognisko bym chciał. Campfire, small stone, firewood. I to dawaj, zrobimy sobie najpierw... Po kolei, zrobimy sobie ognisko. Bo wiadomo, jedzonko najważniejsze. Niech będzie tutaj przy jeziorku, taka ładna okolica. Tu się zrespiłem, na razie nigdzie nie będę chodził, bo po co mi to? Chociaż, w sumie jak tak patrzę... Nie no, chyba jest okej, okay, dobra. Tu dawaj, cyk. Tu pięknie, ognisko sobie postawimy, cyk. Dobra, dodałem, co ja tutaj potrzebuję? Firewood i kamyki. Firewood tutaj chyba, jak zrobię harvest, na tym drewnie to będę mógł sobie zharwestować. Harvest, ta. Firewood. Serio? Po jednym tylko? Słodki Jezu, no to nieźle. Dobra, dawaj tutaj, cyk. Oj, mamy. Teraz tak, żeby to rozpalić. Dobra, tak jak w Green Hell, tylko trochę upośledzone. Dajemy sobie mięsko, tylko jak to rozpalić? Muszę mieć jakiś chyba fire drill albo coś takiego. Pokaż no mi tutaj te magiczne receptury. Placeable itempedia, fire drill, torch. How to, you know, maybe bark chips to, you know, start this fire? No? And wooden sticks to start this fire? Yes? Oh, you need more? I maybe a lighter? O, to jest proste. Proste, gościu. Dobra, mamy cooked meat. Dobra. Pyk, tak to się robi. Napełniasz. Używasz. Wlewasz. Napełniasz. Używasz. Wlewasz. No i jest gitara, siema. To się za chwilę nam przygotuje. To możemy sobie zjeść, o. O, zobacz, jak się najedliśmy elegancko. To nam się zaraz przygotuje, będziemy sobie wrzątek popijać, żeby być dobrze na tym. Ale witaminy i tutaj karpcy w sumie słabo, cholera. No, proteinki może i nam to dało, ale... Dobra, dwie godziny tego mamy, dzień pierwszy na razie, mamy ognisko. Jest całkiem gigantyczny progres, muszę powiedzieć. Teraz by trzeba coś zbudować, no nie? Jakąś chałupę albo coś takiego. Wooden foundation. Bardzo prostą chałupkę, no nie? A tutaj takie schodki będą. O. Taka prosta chałupka. Taka, wiecie. Bo no, może nawet ten, że będzie taka weranda. Zrobimy z taką werandą. Już zaczynam kombinować, ale trudno, nie? Taką prostą chałupeczkę. Będzie taka baza wypadowa. Nic tutaj specjalnego nie będzie. W sumie ja tutaj sobie buduję, kurde, chatkę letniskową nad jeziorem, a tu za chwilę jakaś horda będzie i nawet nie będę miał ten. Się okaże, że zombiaki umieją pływać i... Ech, dopiero to... Czekaj, Adma teraz. Plank woodlock. Plank woodlock. Please take axe and chop, chop, chop. Bez pracy nie ma kołaczy, jak tu mówią, więc tutaj trzeba nazbierać. Ty, jest ten. A! Trafiłem? Chuja, w dupie trafiłeś, nic nie trafiłeś. Kurde, i dzida też gdzieś w pizdu poleciała. No ale żeś zrobił teraz. No i po co ci to było? A nie, dobra, jest, nieważne. Ty, dzika świnia! A! Ła, kurwa! Zostaw mnie! Iś! Iś! Świnie zabiliśmy, elegancko. Kurde, ale dostaliśmy teraz wszystkiego. Dobrze! Kurde, to jest sukces. Czy ja muszę się jakoś zabandażować? Nie wiem, czy ja jakoś muszę się zabandażować, czy co? Infected wounds. Jak ja tutaj te... Chest armor... Ej, bo mnie dziabnął, dzika świnia mnie dziabnęła i nie wiem... Ej, nie chcę nic mówić, ale noc zapada, zaraz przypał będzie. Kurde.
Ale nie spada mi na razie chyba ten HP. Nie spada, ale też się nie odnawia, więc to też najlepiej nie wygląda. Ale dobra, świnie zabiliśmy, jestem potężny. Kurwica. No nie wierzę, jeszcze domu nie zdążyłem zbudować, a tu już deszcz mi pada wszędzie. Dobra, wszędzie w ten włożyłeś? To zostaw. Spróbuj może harvest. Firewood. Jak zrobić planki? Może tutaj jakoś pokaż. Craftuj, placeable z itempedia, sawbench. Ej, może cztery. O, to pewnie jest potrzebne. Na bank to jest potrzebne, żeby tutaj grała impreza. Cześć, jak ja tutaj zrobię? Że tutaj będzie wejście, to tutaj możemy sobie postawić chyba to, nie? No i jest. I jak się tego używa? Kurwa, nie wiem jak to... Adlocks, take planks. A, w ten sposób, dobra. Dobra, no i bardzo proste, powiem szczerze. Powiem szczerze, że całkiem prosto to wygląda. No wiecie, ja w tych survivalach już przetrwałem setki tysięcy godzin. Takie są fakty, więc dla mnie taka sytuacja to sytuacja codzienna. To samo się robi, okej, rozumiem byczku. Czyli po prostu klikasz i to się tam przetwarza. Nie wiem, czy ja to muszę kliknąć, czy nie kliknąć, ale... Dobra, nieważne, najważniejsze, że mamy mniej więcej pojęcie jak to zrobić. I mimo bardzo nieprzychylnych warunków pogodowych nie będziemy się zniechęcać, tylko czym prędzej skończymy budowę naszego domku. Dobra, to ja idę po więcej drewna po prostu, nie? To będzie się tam produkować, a ja będę tutaj znosił drewno, bo myślę, że sporo tego będziemy potrzebować. Ej, czemu w ogóle nie widzę mojego życia? Ej, nie widzę... O, coś się stało niedobrego. Ukryłem chyba swój chud albo coś w tym stylu. I nie wiem jak... O! Nie no, jest okej. A czemu nie mogę? Przeciążony? Tak, przeciążony chyba jestem. No, pewnie, że tak. Bo tego tutaj, tych fire chipów żeś od cholery zostawił, kurde bele. Boże, jaka tragiczna pogoda, jak ciemno w ogóle. Jak teraz coś by mnie napadło, to bym się chyba na rzadko zejsrał. Kurde! Co tu się stało? Ty! A! O ty kurwa, no. Ono tu. Chodź tu. Kurde, nie mogę go trafić w ogóle, co jest? Ile razy z dziny to trzeba trafić? O, zabiłem. Ściekłego szopa pracza. No i tak to się robi, frajer. No. Ale fajny system budowania, jest poprawnie zrobiony, to trzeba przyznać, że jest po prostu poprawnie zrobiony. Ile tutaj? 6? No jeszcze trochę planków potrzebujemy i będzie dobrze. I chałupkę jak talala będziemy mieli. No i piękna leśniczówka, gajóweczka, kurde, gajowego gugały. Gajowy gugała będzie tutaj mieszkał i pilnował, żeby zombiaki nie rozrabiały. A do tego będzie wycinał wszystkie możliwe drzewa. Dobra, tutaj jest potrzebne, żeby to... Woodlock, kurwa, po 4 planki! A nie, no to może jednak postawię drugi ten. O, może to jest dobry pomysł, żeby postawić drugi ten, bo przecież no ja tutaj się zapłaczę, żeby to zbudować. O nie, przeciążony jestem. Ola Boga. Dobra. Tutaj 3. Jeszcze 2 te. A już prawie jedna ściana. Nie, no będzie elegancko. Wydaje mi się, że... O nie, chyba... O kurwa, chyba od złej strony zrobiłem ścianę. Ta, od złej strony... Nie, najgorzej. Jasny ciul. No ale żebym zrobił teraz. Jak ja to mogę... Mogę to jakoś wyburzyć? O nie, no wiedziałem, że tak będzie. Czekaj, itempedia. Jest jakiś, nie wiem, hammer. Upgrade can be on used to upgrade constructions. Kurde, workbench musimy postawić. Nie, no dobra. Dobra, nie ma czasu na budowanie gajówki, jak ty nawet ściany porządnie nie potrafisz postawić. Kurde, ja tak myślę, że ta gra to może być dobra hybryda na strumyki i na serię. Że jakby seria będzie pokazywać bardziej taki progres, a ten element takiego zbierania, te ciężkie pracy, to będzie na strumykach. Nie wiem, czy tak nie zrobimy, bo ostatnio na strumykach na Facebooku, jakby ktoś nie wiedział, że streamuje, to robimy tak, że jest kilka gier, że tam, nie wiem, 2-3 godziny jedna gierka, później inna gierka, to może będziemy tak robić, że 2-3 godziny będziemy grali w The Infected, żeby zrobić wystarczająco, żeby móc nakręcić odcinek, który będzie dla was tak wystarczająco ciekawy z punktu widzenia takiego progresu, no nie? No bo jednak jak jest odcinek pół godziny, takie bite zbieranie kamienia, no to, no nie oszukujmy się, to jest YouTube 2011, nikt tego nie będzie oglądał, nie? Dawaj, wyro się te postawimy, czemu by nie? Wyro, będziesz wchodzić, to tutaj będzie wyro. Albo nie, tutaj bardziej. Dobra. Czyli potrzebujemy od cholery kamieni. Ty, a czy ja mogę, skoro mam pickaxe, czy ja mogę w to nawalać?
Okej. Okay. Dobra, jestem naprawdę tak giga przeciążony, że to jest nieporozumienie. Nie wiem czemu. Może dlatego, że właśnie całą skałę do kieszeni wpakowałem. I kiedy tu się rano zrobi? Kurde, ile ta noc trwa? Co za dzierostwo. W sumie to tam chyba dało się ustawić. Nie pamiętam, czy tam w opcjach było, żeby był tylko dzień. Nie, chyba tylko sezony były. Ty, ciekawe jak tutaj sezony działają, nie? Z zimą jakoś tam jest inaczej. Pewnie jest zimniej po prostu i trzeba, nie wiem, jakąś kurtkę na łeb, czapkę na łeb ubrać, coś takiego. Jak w życiu. Koper ore. O, widzisz. Widzisz, gościu, kurde. To na przykład możemy już sadzić, nie? Tu. Hyc, proszę bardzo. Melon seeds, o. Zara będziemy mogli sobie zrobić. Plant fibersy, mogę? No nie mogę. To będziemy na te, na liny na pewno. Co żeś zrobił? Gdzie żeś to upuścił? Kurwa, nie mów, że spadło pod to. Tak, chyba spadło pod to, ale lipa. Dobra, nie, no to... Nie, no gdzieś tutaj... No nie, no najgorzej. Dobra, chciałem, dobrze wyszło jak zawsze. Nie no, bez nailsów to ja i tak tutaj nic nie zrobię, więc potrzebujemy na pewno kamieni, żeby to do końca zbudować. Więcej tych planków. O! Melon. Panato! Trochę witamin mi brakuje. Nie wiem skąd wziąć witaminy. Zjadłem melona, zjadłem mięso, przecież to rewelacyjne źródło chyba witamin i wszystkiego. No jeszcze tutaj z tyłu. Chociaż ściany postawimy, no z dachem pewnie będzie trudniej, ale... Cała noc przepracowana, czyli tak jak gra w survival powinna wyglądać... O Jezus, i się zmęczyłem, no najgorzej, no to człowiek nawet... Ani chwili spokoju, zawsze coś. Ale w sumie, ej, jest nieźle. Posuwamy się do przodu, jeśli chodzi o naszą konstrukcję. Teraz jest noc. Przydałoby się, żeby dzień wstał, bo nawet, kurde, no, na nagraniu no, trochę tam będzie rozjaśnione, ale to no, nie wygląda to najlepiej, nie powiem, że nie. Dawaj tutaj te. Stuku, stuku w skałę. O, no i pięknie. Dawaj kamienie, bo ci zaraz kopa wale. O kurde, więcej nie mogę. Dobra, trudno. W żółwim tempie. Dobra, naprawione. Ledwo, bo ledwo, ale naprawione. Kurde, tych patyków za dużo. Dawaj tu w ognisko. Wpierdol te patyki do ogniska. I to też tutaj wpierdol. Coś jeszcze? Mam ten koper ore. Czy ja mogę ten koper ore na razie tutaj ten? Gdzie? Ty, jak ja wyrzucam... Ej, mi się wydaje, że jak ja wyrzucam, to jakby... To ja to niszczę, ale jaja. Czy nie? Bo gdzie to jest? Widzisz gdzieś koper ore? Bo ja kurde nie widzę, byczku. Ta, autentycznie. Kurde, to trochę żeśmy... Jasny chuj. A nie, dobra, koper ore, zobacz, na stole leży, debilu. Dobra, nieważne. Dobra, tu wszędzie jest, tu wszędzie jest. Ta, tu jest, dobra, no to teraz tylko to pokroić na deseczki. Proszę bardzo. Tu nie trzeba? Planki i nailsy. No dobra, niech i tak będzie. Ej, zaczyna świtać, wreszcie! Kurde, całą noc przepracowaliśmy. Bardzo dobrze, dawaj jeszcze więcej drewna, bo to tam trzeba pokroić na te lepsze jakieś takie rzeczy. Cyk, 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 bardzo dobrze. A, infected, kurde. Ta gra powinna się nazywać łatwo, bo ani jednego zombiaka jeszcze nie spotkaliśmy. Pokonaliśmy świnie, pokonaliśmy szopa, glapę. Wszystko zostało tu pokonane, także jest bardzo dobrze. Mhm, tutaj cyk. Jeszcze musimy trochę kamienia tutaj zebrać. O, daj kamienia. No i w takim żółwim tempie będziemy się poruszać. Ale teraz jak już pierwszy piec odpalimy, no to powinno się to trochę szybciej, nie? Przepalać, tak czuję mi się wydaje. A jak w sumie będzie się szybko przepalać, to może nie będę budował. Tu kolejnych piecy zobaczymy. Kurde, ale spartoliłem robotę z tym... Z tymi ścianami. Masakra. No takiej fuszerki to nawet w Polsce nie robią, nie? No ścianę odwrotnie postawił. Ja pierniczka. O, jest, dobra. Nie wiem, czy da się to jakoś wyburzyć albo co. Nie wiem. A, delete to destroy or remove. A nie mogę tego obrócić po prostu, bo mi trochę szkoda tych materiałów, nie powiem, że nie. Ej, nie, nie, no muszę to od nowa wyburzyć, bo nie dam rady, nie dam siły po prostu. Ej, jak to jest, że po prostu całą noc pracujemy, nie pada deszcz, jest ciemno jak, no w dupie po prostu, a jak tylko dzień wstał i powinno być ślicznie, pięknie, żeby zobaczyć w całej okazałości tą naszą chałupę, to kurde, rozpadało się i w ogóle jest tak brzydko i ponuro i niedobrze. Czy ja podniosłem właśnie? Ty, zniknęły gdzieś te. Ale jaja. Dobra, chyba wyrzucanie rzeczy na ziemię to... no generalnie nie był najlepszy pomysł, z tego co widzę. Trudno, się mówi. Wow, kukurydza! Ekstra! Pa, sobie kolbę, oje, zjem. Opierdolić też mogę kolbę w sumie, ale to później. O, nie mam wody, ty. A napełnia tu się woda?
Tak średnio. Musimy dbać o wodę. Pa na to. No, idealnie. Świnie gdzie... O. Nie będziemy z nią walczyć na razie. Chociaż mięso by się przydało. Nie powiem, że nie. A gdyby tak... A! O kurwa. Dobra. A! 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 Dobra. Ledwo, ale się udało. Jakaś skrzynia by się przydała, naprawdę. Kurde. Ej! Użyj bandaża. Jak mogę? Szybko. Czemu nie mogę? Ej, czemu nie mogę na to? O nie, umrę. Umrę, bo nie wiem, coś mi jest nie tak. Świnia mi w pierdzie spuściła bandaż. O dobra, to zadziałało. Czyli zwykły bandaż był potrzebny. Moje rany były zbyt głębokie. Kurde, ale mi spuścił manto. Jakaś skrzynia by się przydała. Poka, jakiś placeables chest, albo nie wiem, bulk items, storage container, dobra, niech będzie, chałupa jeszcze nieskończona, do tego źle postawiłem te wszystkie rzeczy, ale no spokojnie, powoli tutaj zaczyna się wszystko klarować, pana to. O, że no na razie, no to jest lipa straszna z tym przeciążeniem, czemu jestem taki przeciążony? A, bo mam chyba, bo pewnie w pierdziel dostałem, dlatego, ta? O to chodzi? Czy nie? Czy jestem przeciążony? Nie wiadomo. No chyba ta, chyba o to chodzi. Ta, jestem przeciążony. Ale czym? 49 na 65? A ja nic nie mam przy sobie. Może ta skóra tyle zajmuje? Kurde, muszę zrobić koniecznie ten workbench. No ale dopóki nie... No właśnie, dopóki kurde nie przytopię tego, to lipa straszna. Ech, trudny los. Nazbierajmy trochę tutaj kamienia. A i rozpal w ogóle te ognisko. Mięsko sobie usmażymy, a jak? I przygotujemy wodziszkę. O, bardzo dobrze. Dobra, tutaj ściany są dobrze postawione. Teraz postaraj się dobrze postawić te ściany, dobrodzieju. Byłbym bardzo wdzięczny, gdybyś naprawdę to zrobił. O, tak będzie dobrze. Tutaj ściany z oknem. Wydaje mi się, że teraz będzie cacy. Mogę się mylić, ale wydaje mi się, że teraz będzie okej. Tylko musimy więcej drewna, zdecydowanie więcej drewna. I kiedy mi przyjdzie ten ból głowy? O co tu chodzi, gościu? A, tu jeszcze. Make iron ingot. Zrobię iron ingot, wszystko w swoim czasie. No generalnie lipa, bo w ogóle nie wypadają. Teraz mi w ogóle nie wypadają te ingoty. Co jest grane? Chyba, że tam bym musiał. Ty, bo to są chyba różne skały. Zobacz, tamte ma jakby inny odcień od tej. No nie? Zaraz to przebadamy. Coś czuję, że to o to chodzi. No ja też miałem tyle tych ingotów i zrąbałem, bo kurde, wyrzuciłem na ziemię i zniknęły. Wyparowały niestety. Nie sądziłem, że to tak szybko się stanie. No, ale jak mus to mus. Może ten efekt sam mi zniknie. A może potrzebuję jakichś witamin? A energii nie mam, dlatego! No, to wiele wyjaśnia, kurde. Zbombany jestem po prostu. Co tu jest potrzebne? Planki. Dawaj szybciutko. Robimy planki i kładziemy się spać. Albo nie, to w nocy się położymy spać. Teraz to nie ma co. Dobra. Wybudowane. No i teraz, kurde, ściany porządnie postawione. Widać, że to, kurde, zagraniczna jakość. Dobra, tutaj jeszcze ten. Musimy planki porobić, łóżko skończyć i idziemy spać, bo człowiek zmęczony. Żebym nie wykorkował z braku energii albo coś takiego, jakiejś halucynacji dostanę, cholera wie. Tutaj planki są, jeszcze tutaj. I potrzebujemy storage koniecznie zrobić tutaj, czyli jeszcze potrzebujemy 16 planków. 16 planków, czyli 8 tych, 8 kłód. No to jakieś duże drzewko skosimy i będzie dobrze. Pyk, pyk. Spoko, mamy czas. Nie, że jakaś apokalipsa zombie nadciąga albo coś takiego. Mamy czas, kurde. Mamy cały czas na świecie. Ej, mam mało życia. Ej, ja zaraz umrę. Jak tutaj życie zregenerować? Pewnie przez spanie. Tak podejrzewam, że o to chodzi. Nie no, na serio. Musimy zaraz się położyć spać, bo ile potrzebuję jeszcze? Dalej, przerabiaj te. Szybko, szybko. Gdzieś dzika świnia jest. Trzeba uważać. Dawaj, gościu, przerabiaj to. Dobra, dwa jeszcze. Nie, to się będzie ten robić. Ej, za chwilę będzie. Nice. Poka. Dobra, jest łóżko. O, i rośnie nam zdrowie. Dobra, jest spoko. Zaraz cały dzień tutaj. Kurde, dobra, wake up. Jak nam tutaj poszło? Poka te statystyki. No trochę, dobra, nie, no spoko. Już teraz powinno być... Powinno być elegancko, tak mi się wydaje, nie?
Już mamy łóżko, mamy te klimaty, mamy takie podstawy, no znaczy jeszcze dachu nie mamy w naszej chałupie. I trzeba ten piec tutaj koniecznie wybudować. O, tutaj. O, copper ingot, very nice. I co teraz? No valid recipe. Okej. Placeables others. Craft on the anvil. O kurwa, anvil jeszcze muszę wybudować. No to nieźle, no tutaj kurde. Strasznie dużo roboty. Pyk. Co jest potrzebne? Iron ingot. Ale ja mam... O kurde, skąd ja iron wezmę? Jak tu plank jest? O nie, najgorzej. Kurwa, jeszcze więcej tego potrzeba. No na szczęście mamy teraz skrzynię i łóżko, więc powinno to trochę tak raźniej pójść, no nie? A tutaj wszędzie jest koper, czyli wydaje mi się, że każda ta ore excavation site, no właśnie, że to możliwe, że różne są surowce wydobywane na tych kilofach, coś takiego, że są różne miejscówki, różne surowce i tu my jesteśmy w tej chwili na miejscówce kopera, miedzi, nie? No nie? I trzeba tak zrobić, żeby... Czy jeszcze kamienie? Żeby odkryć tamte inne miejscówki, więc... Jeśli seryjka wam się spodoba, to w następnym odcinku pójdziemy na giga wyprawę, bo tak naprawdę dzisiaj jedyne co zrobiliśmy, to postawiliśmy piękną chałupę leśniczówkę gajowego Gugały nad jeziorkiem, na Mazurach. Pięknie, wspaniale pokonaliśmy wściekłego szopa, dziką sarnę, leniwego tego knuro zwierza i po bardzo dużo drewna zebraliśmy, więc naprawdę produktywny dzień, jak to w Survivalu, dzień jak co dzień. Ale jeśli chcecie zobaczyć, jak chałupa będzie wyglądać z dachem i jak będzie wyglądać wyprawa po nowe surowce, like pod filmikiem, subskrypcja na kanale, wiecie co robić, komentarz zostawcie wujkowi, żeby miał co poczytać do snu. Do następnego, trzymajcie się, cześć, elo!